Net się muli, co ty robisz? No, ściągam sobie tylko z torrenta. Co ty ściągasz? Co? Całą dyskografię Boba Dylana od 1962 roku? Ponad 50 płyt? Kobieto, co ty robisz? Facet pracował pół wieku. To jest dorobek jego życia. Ludzie latami kolekcjonują te nagrania, a ty sobie od tak w dwa dni wszystko ściągniesz z internetu? No, wstydziłabyś się. Ale... Ja rozumiem, ściągać sobie jakąś jedną płytę raz na jakiś czas, jak się nie zna zespołu, zobaczyć co to jest. No ale nawet wtedy, jak się spodoba, no to idziesz do sklepu i kupujesz. Ale... Płyty nie są wcale takie drogie, a każdy kupiony egzemplarz to hołd dla artysty. Można sobie powoli zbierać płytotekę z ulubioną muzyką, ile satysfakcji wtedy jest jednocześnie. Ale... Nie będę tolerować takiego barbarzyństwa. Nie będziesz zamulać nam neta złodziejskimi praktykami. Ale... Nie chcę teraz rozmawiać, rozsierdziłem się. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Co to ma być? Skąd ty to masz? Dyskografia Dylana. Kupiłam, żeby nie kraść, tak jak kazałeś. Dobrze, w porządku. No to nic nie jemy i nie pijemy przez miesiąc. Ale... Przecież ty nawet nie słuchasz Dylana! Po co ci to? Czy ty w ogóle chociaż sięgniesz do tych płyt? No ale... Przecież to już... porozfoliowywane jest, no nawet oddać nie będzie można tego, ani sprzedać w cenie zakupu. Ale... No ale co? Ale ja sobie tylko ściągałam, żeby znaleźć taką jedną piosenkę, co mi się podobała i co się zaczyna tak, że ja... No, że poznam, która to. I chciałam skasować wszystko, jak znajdę. A łatwiej ściągnąć całą dyskografię, niż szukać każdej płyty po kolei. Nawet Empire Burlesque kupiłam, chociaż to największy gniot, ale nie ukradłam. A to... A to samo, drugi raz, żeby był większy hołd dla artysty. Misiu, ja się muszę wystroić na spotkanie takie jedno. Wyłącz i odcyć kartofle, jak już się gotują. Paru statkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Twoje proste i piękne wyznanie, że jesteś jaka jesteś, urzekło mnie. Zaufaj mi jak chcesz, zaczaruj mnie też jak chcesz. Spotkajmy teraz się. O! Jedynie głos usłyszałem ją. Patrz, tak to ostatnio plata. Prima, aprilis. Wiedziałem, że wybierzesz Piotra Kupichę na randkę. A to ja założyłem jego konto na sympatii i zaproponowałem ci randkę w tym samym czasie, co Krzysztof Krawczyk. Wiem, Misiu. I wiem, że to ty założyłaś konto Krzysztofa Krawczyka. I to ty udawałaś, że chcę się z tobą umówić. Ale ty sprytna jesteś. Od razu wyczaiłaś, że założyłem ci fałszywe konto na sympatii, zanim zdążyłem ci zrobić jeszcze lipną awanturę z tego powodu. Ale dlaczego... Zamiast przyznać się od razu, zaczęłaś się bawić tym kontem. To też takie prima aprilis, nie? Taka mała zemsta za kawał. Wow, idzie! Zobaczysz!